Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Peresada podsumowało 4. edycję festiwalu Moc Art, który dofinansowało miasto. Moc Arta nie widzieliśmy, ale za to była moc i znakomici artyści. Na scenie Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie spotkało się 48 wykonawców. Artystów, którzy w panelu plastycznym, również w panelu wokalnym i teatralnym pracowali od września do grudnia. No i dzisiaj mamy efekt. Hej, szalała, szalała, moje życie mi się chciało. Na scenie królowali, czyli śpiewali i tańczyli górale. Będę tańczył z góralką, tam co tutaj siedzi. Krzyczyłem swoją Ewą, stąd co ja mówiłem, pani Ewa gdzieś jest. Ja zrobię wszystko, że zdobędę drugą nagrodę i będzie dobrze. No tak. A ta osoba na scenie miała szczególne zadanie. Musiała zapanować nad wszystkimi artystami. Jestem Wodzirejem w tym występie. Wodzirejem? A co ten Wodzirej robi? Mówi tym swojej reszcie, co będą za niespodzianki. To jest trudne zadanie takiego Wodzireja? Ja tak sobie patrzę, że ten występ to pokażę, co tak naprawdę czeka tutaj widownię. Zgłosiło się więcej osób niż mieliśmy zaplanowane, ale nie mogliśmy nikomu odmówić i wobec tego więcej artystów na scenie, na poważnej scenie, no bo ćwiczymy w Domu Pomocy Społecznej, tam mamy świetne warunki do tego, żeby w 3 salach ćwiczyć, pracować, no a gala no to musi być już w Miejskim Domu Kultury na dużej scenie.